Dzień dobry. Witamy Was 17 grudnia. Dzisiaj spróbujemy się zastanowić, cóż to takiego jest to, co leży na naszym świątecznym stole. Taki magiczny, biały przedmiot i jak się za chwilkę okaże, jest on cechą charakterystyczną wyłącznie zwyczajów polskich. Co to jest? No to jest opłatek. A cóż to takiego jest opłatek? Słowo opłatek wywodzi się z łacińskiego ablatum i oznacza dar ofiarny. Pierwsi chrześcijanie przynosili na Eucharystię m.in. ofiarny chleb. Po skończonej agapie, czyli wspólnym posiłku, pobłogosławiony chleb rozdzielano ubogim oraz zanoszono do domów do tych członków rodziny, którzy nie mogli uczestniczyć we mszy. W późniejszych wiekach, w czasie świąt Bożego Narodzenia, Kościół rozdawał niekonsekrowane chleby, aby wierni dzielili się nimi na znak przynależności do chrześcijańskiej wspólnoty. Dopiero w średniowieczu pojawił się rodzaj pieczywa, który przypomina dzisiejsze opłatki. Były wypiekane w klasztorach i kościołach. Zawierały symbole religijne i ornamenty roślinne oraz sceny z narodzin Jezusa. Zazwyczaj łamano się opłatkiem w Polsce i ten zwyczaj pojawił się w drugiej połowie XVIII wieku i stał się stałym elementem naszej kultury. Kiedy w czasie rozbiorów Polska przestała istnieć, Polacy, mimo że mieszkali w różnych krajach, chcieli zachować kontakt z rodziną. Wysyłanie chleba w listach było niemożliwe, więc wkładali do kopert opłatki. I ten zwyczaj przetrwał do dzisiaj. Myślę, że wiele osób dostaje życzenia świąteczne, kartki, o których mówiliśmy w poprzednich odcinkach, właśnie z opłatkami w środku. No i kiedy my wykorzystujemy opłatek, moje kochane elfy, bałwanku, kiedy opłatek jest ważny? No, my się nim łamiemy podczas Wigilii, ale dlaczego? Czemu my się nim łamiemy? Właśnie. Podczas wieczerzy wigilijnej łamiemy się opłatkiem, ponieważ to jest dzielenie się. Dzielenie to gest wyrażający pojednanie i wybaczenie win. Natomiast biel opłatka i podzielenie się nim jest zaproszeniem do wspólnoty wszystkich ludzi dobrej woli. No ale jak my się już tak dzielimy, to tylko się dzielimy, czy coś mamy mówić? Właśnie. Dzielenie się opłatkiem to bardzo ważny moment świątecznej wieczerzy. Składamy sobie wzajemnie życzenia, życząc zdrowia i szczęścia. Przebaczamy sobie winy i zapominamy o złych chwilach. A jak myślicie, elfy, z czego jest opłatek? No, chyba z... Nie. Opłatek jest wypiekany z białej mąki z dodatkiem wody. Tylko i wyłącznie. Ważne, by przy tym był bardzo cienki i kruchy. Przy jego wyrobie nie stosuje się ani zakwasu, ani soli. Czy on jeszcze do czegoś służy? Właśnie tak. Myślę, że to jest najbardziej zaskakująca informacja, moi kochani. Owszem, opłatek służy do wyrabiania ozdób. Są ozdoby z opłatka, nieznane nigdzie indziej poza Polską, wybiły się na samodzielność. W chwili, gdy przestały ozdabiać gałęzie choinek, zaczęto tworzyć z nich niezależne świąteczne zdobienia. Dziś najlepsi twórcy potrafią skonstruować opłatkowe cudeńka składające się z kilku tysięcy elementów. Czyli nie tylko w Wigilię, ale również w czasie świąt możemy na swojej choince zawiesić opłatki. My się z tym nie spotkaliśmy jeszcze. No właśnie, ponieważ to jest zwyczaj, no powiedzmy, dosyć nowy, niemniej jednak właściwy w Polsce, no bo opłatki są tylko w Polsce. Nasi bliscy, którzy wyjeżdżają za granicę, bardzo często proszą, żeby ten opłatek jakoś wcześniej im wysłać, żeby mogli go użyć podczas swojej Wigilii. Zapraszam Was, kochani, do poczęstowania się. Jak już wiecie, do czego opłatek służy, najpierw się poprzyglądajmy, co tam na nim jest. Ktoś ma? Na nim są aniołki. Pięknie. Też są. I Pan Jezus. Na moim jest kościół, gałązka choinki z serduszkiem,
rozgwieżdżone niebo i ta najważniejsza wieczorna gwiazda. A u ciebie, Elfie? Ja chyba mam taki sam opłatek co bałwanek. Pokaż bałwanek. Nie, inny, ale u mnie też są właśnie aniołki i Pan Jezus. Kochani, jak już będzie wieczerza wigilijna, przyjrzyjcie się swoim opłatkom. Co tam na nich jest? Ponieważ do ich wypieku służą specjalne formy. One właśnie mają na sobie te wzory i wtedy odciskają się na opłatku. Ponieważ wypiekanie opłatka przypomina trochę robienie gofrów. Bardzo podobna maszynka służy do wypiekania opłatków. No to Elfie, to ja ci życzę zdrowych i spokojnych świąt, a najbardziej to zdrowych. Ja również ci życzę zdrowych i spokojnych świąt, Elfie. I bałwanku. Chodź tu, Elfie. Ja ci życzę wszystkiego dobrego na te święta, dużo prezentów ci życzę i żebyś mnie słuchała i mnie dokuczała, tak bym chciała, żebyś mnie żyło sobie w spokoju. No. Ja też bym chciała, żebyś mnie dokuczała. No, Elfy, które mieszkają w domu kultury. No ładnie, ładnie. Czego ja się tu dowiaduję? Kochany Elfie, wszystkiego najlepszego. Życzę ci bardzo, bardzo dużo zdrowia, siły i jak najmniej elfowych psów. A ja, Pani Mikołajowa, to życzę, żeby się Pani nie zmieniała. O, dziękuję bardzo. Bałwanku, Tobie na odległość życzę wszystkiego najlepszego, żeby Ci wiosna nie zrobiła krzywdy. Bałwanki nie mogą się roztopić, bo by nie przetrwały do następnej zimy. Do kultury się nie roztopi. Tak. Natomiast Wam, kochani, życzymy my wszyscy, nasze postaci, które grają w naszym zwyczajowym, obrzędowym serialu i wszyscy inni pracownicy Domu Kultury, życzymy Wam, żeby Wasze święta tegoroczne były magiczne, żebyście dostali piękne prezenty pod choinkę, żebyście mogli się pochwalić podczas rodzinnej kolacji, wieczerzy, wiedzą, która gdzieś popłynęła z naszych odcinków, czyli dlaczego choinka, kiedy, skąd się wziął wieniec adwentowy, właśnie opłatek. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego Wam życzymy. Niech ta wieczerza będzie niezapomniana, a do jeszcze kolejnych zwyczajów wrócimy, ponieważ ostatni odcinek przypadnie dokładnie w Wigilię. Pozdrawiamy Was serdecznie. Wszystkiego dobrego.